Księkiewicza da się słuchać. Stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Henryk Sienkiewicz. ORSO Ostatnie dni jesieni są dla Anaheim, miasteczka położonego w południowej Kalifornii, dniem zabaw i uroczystości. Kończy się naówczas winobranie, całe więc miasto roi się tłumami ludności robotniczej. Nic bardziej malowniczego nad widok, jaki przedstawia ta ludność, złożona w mniejszej części z Meksykanów, głównie zaś z Indian Cahuilla, którzy dla zarobku przybywają aż z dzikich gór San Bernardino, leżących w głębi kraju. Jak jedni tak i drudzy roztasowują się na ulicach i placach do sprzedania, czyli tak zwanych lotach, na których sypiają pod namiotami albo wprost pod gołym niebem, wiecznie w tej porze roku pogodnym. Śliczne to miasto, otoczone kępami eukaliptów, rycynusów i drzew pieprzowych, w jakby jarmarkiem gwarnym i hałaśliwym, a stanowiącym dziwne przeciwieństwo z głęboką i poważną ciszą pustyni, porosłej kaktusami która zaczyna się zaraz za polami winogradu. Wieczorem, gdy słońce kryje promienny swój krąg w toniach oceanu, a na różowym niebie widać również różowo oświecone klucze dzikich gęsi, kaczek, pelikanów, mefi, żurawi ciągnących tysiącami z górku oceanowi, w mieście zapalają się ogniska i rozpoczyna się zabawa. Minstrelowie, murzyńcy klekocą w kastaniety, przy każdym ognisku słychać odgłosy bębnów i mrukliwe tony banja. Meksykanie tańczą na rozciągniętych pąszach ulubione swe bolero. Indianie wtórują im trzymając w rękach długie białe laski kiotte lub rzucając okrzyki eviva, Ogniska. Sycone czerwonym drzewem Huczą i strzelają iskrami A przy krwawych ich blaskach Widać skaczące postacie Dookoła zaś miejscowych osadników Pod rękę z pięknymi żonami i córkami Przypatrujących się zabawie Dzień jednak, w którym ostatnie grono Zostaje wytłoczone indyjskimi nogami Jest jeszcze uroczystszy Zjeżdża albowiem wówczas z Los Angeles Wędrowny cyrk pana Hirscha, Niemca a zarazem, właściciela menażerii złożonej z małp, kangurów, lwów afrykańskich, jednego słonia i kilkunastu z dzieci ze starości papuk. The greatest attraction of the world, jakoż Kahuilowie oddają ostatnie pesos, których nie zdołali przepić, aby tylko widzieć nie tyle dzikie zwierzęta, bo tych w San Bernardino nie brak, ile artystki. Atletów, klaunów i wszystkie cuda cyrkowe, które wydają im się co najmniej wielką medycyną, to jest czarodziejstwem, możebnym do spełnienia tylko z pomocą sił nadprzyrodzonych. Ściągnąłby jednak na siebie słuszny, a Bóg widzi, niebezpieczny gniew pana Hirscha, kto by myślał, że cyrk jego jest przynętą tylko dla Indian, Chińczyków lub Murzynów. Przeciwnie, Przybycie cyrku pociąga za sobą zjazd nie tylko okolicznych osadników, ale nawet mieszkańców sąsiednich, mniejszych miast. Westminster, Orange i Los Nietos. Ulica Pomarańcz bywa wówczas tak zapchana wozami i powozikami najrozmaitszych kształtów, że niepodobna się przecisnąć. Cały wielki świat setlerski staje jak jeden mąż. Młode zgrabniutkie mis z jasnymi grzywkami na oczach, Powożąc z kozłów, rozjeżdżają z wdziękiem ludzi po ulicach, szczebioczą i szczerzą ząbki. Hiszpańskie senioritas z Los Nietos rzucają długie, powłóczyste spojrzenia spod tiulowych zasłon. Zamężne damy z okolicy, ubrane według ostatniej mody, z dumą wspierają się na ramionach ogorzałych farmerów którym za cały strój służą obdarte kapelusze, rypsowe pantalony i flanelowe koszule zaścięgnięte w braku krawatów na hetkę i pentelkę. Wszystko to wita się, nawołuje, ogląda bacznym okiem stroje, o ile są very fashionable, i obgaduje po trochu. Wśród powozików zasypanych kwiatami i wyglądających jak wielkie bukiety harcują na mustangach młodzi ludzie i przechylając się z wysokich kulbak meksykańskich zaglądają ukradkiem pod kapelusze dziewicze. Półdzikie konie przerażone hukiem i gwarem toczą krwawymi oczyma, wspinają się i kwiczą, ale dzielni jeźdźcy nie zdają się nawet zwracać na to uwagi. Wszyscy rozmawiają o The Greatest Attraction, czyli o szczegółach przedstawienia wieczornego, które światłością ma przejść wszystko, co dotąd widziano. Istotnie, olbrzymie afisze donoszą o cudach prawdziwych. Sam dyrektor Hirsch, artysta na bacie, ma dać koncert z najsroższym ze znanych dotąd elwem afrykańskim. Lew rzuca się wedle programu na dyrektora, któremu za całą obronę służy tylko bat. Ale zwykle to narzędzie zmieni się w cudownych rękach, zawsze według programu, na ognisty miecz i tarcze. Koniecowego bata ma kąsać jak grzechotnik, migotać jak błyskawica, strzelać jak piorun i trzymać w ciągłym oddaleniu potwora, który napróżno miota się i chce rzucić na artystę. Nie na tym jednak koniec. Szesnastoletni Orso. Herkules amerykański, zrodzony z ojca białego, a matki indianki, ma dźwigać na sobie sześciu ludzi, po trzech na każdym ramieniu. Prócz tego, dyrekcja ofiaruje 100 dolarów każdemu człowiekowi, bez względu na kolor skóry, który by małoletniego atletę zmógł w ręcznej walce. Głuche wieści chodzą po Anaheim, że z gór San Bernardino przybył umyślnie, dla próbowania się z orsem, grizzly killer. Zabijacz niedźwiedzi, sławny z nieustraszoności i siły wnicznik, który jak Kalifornia Kalifornią pierwszy z ludzi ośmielił się uderzać na Szarego Niedźwiedzia z toporem i nożem. Prawdopodobnie zwycięstwo zabijacza niedźwiedzi nad szesnastoletnim atletą cyrkowym podnieca do najwyższego stopnia umysły wszystkich męskich mieszkańców Anheimu. Jeśli bowiem Orso, który dotychczas wszędzie między Atlantykiem a Pacyfikiem rzucał na ziemię najsilniejszych Janki, zostanie teraz zwyciężony, nieśmiertelna chwała okryje całą Kalifornię. Umysły kobiece nie mniej podnieca znów następny numer programu. Oto tenże sam potężny Orso będzie nosił na trzydziestostopowym maszcie małą Jenny, cud świata, o której afisz mówi, że jest najpiękniejszą dziewczyną, jaka żyła na ziemi za ery chrześcijańskiej. Dyrektor, mimo iż Jenny liczy dopiero lat 13, ofiaruje również 100 dolarów każdej dziewicy, bez względu na kolor skóry, która by ośmieliła się stanąć w zawód pod względem piękności z aniołem powietrznym. Mis, miski i miseczki z i okolic krzywią się w pogardliwy sposób, czytając ten punkt programu i utrzymują, że nie byłoby to Ladylike stawać do takiego współzawodnictwa. Swoją drogą każda z nich wolałaby oddać nawet swe krzesło na biegunach, niż nie być na wieczornym przedstawieniu i nie zobaczyć tej dziecinnej walki, w której piękność, zresztą w porównaniu np. z siostrami Bimpa, żadna nie wierzy. Dwie siostry Bimpa starsza, Refugio i młodsza Mercedes, siedząc niedbale w ślicznym bagi, czytają właśnie afisz. Na cudnych twarzach ich nie znać najmniejszego wzruszenia, choć czują, że oczan zwracają się na nie w tej chwili jakby z prośbą, by ratowały honor całego hrabstwa, i zarazem z patriotyczną dumą ugruntowaną na przekonaniu, że nad te dwa kwiaty kalifornijskie nie masz piękniejszych we wszystkich górach i kanionach świata tego. Och, bo też śliczne są siostry Refugio i Mercedes. W żyłach ich nie na próżno płynie czysta krew kastylska, o czym matka ich mówi co chwila, wyrażając za jedną drogą wysoką swą pogardę, tak dla wszelkiego rodzaju kolorowych, jak i dla ludzi posiadających jasne włosy to jest dla Janki. Ciała dwóch sióstr są wysmukłe, lekkie. A pełne w ruchach jakichś tajemnic niby ociężałe, a takie rozkoszne, że gdy kto z młodzieży zbliża się do nich, serce mu miota się w piersi od niewyznanej i nieświadomej siebie rządzy. Od donny refugio i Mercedes bije czar, jak woń bije od magnoli i kielichowców. Twarze ich delikatne, płeć przezroczysta, choć zarumienioną lekko różowością, jakby odblaskiem jutrzenki. Oczy powłóczyste i czarne, słodkie, a w spojrzeniu niewinne i tkliwe, obwinięte w skręty muślinowych rebozos, w bagi zarzuconym kwiatami, siedzą oto przeczyste, spokojne i tak piękne, że same nawet zdają się nie wiedzieć o swej piękności. Anheim patrzy na nie, pożera je oczyma, szczyci się nimi i kocha się w nich. Jakaż więc musi być ta Jenny, jeśli i tu chce odnieść zwycięstwo? Saturday Weekly Review pisał wprawdzie, że gdy mała Jenny wedrze się na szczyt masztu wspartego na potężnym ramieniu orsa, gdy na szczycie drąga, zawieszona nad ziemią, narażona na śmierć, pocznie rozkładać rączki i migotać jak motyl. W cyrku robi się cicho, i nie tylko oczy, ale i serca śledzą ze drżeniem każdy ruch cudnego dziecka. Kto ją raz widział na maszcie lub na koniu, kończy Saturday Review, ten jej nie zapomni nigdy, bo największy malarz na Ziemi, nawet Mr. Harvey z San Francisco, który malował Palace Hotel, nie umiałby wymalować nic podobnego. Sceptyczna lub zakochana w pannach Bimpa młodzież anheimska utrzymuje, że jest w tym bambak. Niemniej jednak rozstrzygnie się to ostatecznie dopiero wieczorem. Tymczasem ruch koło cyrku powiększa się z każdą chwilą. Z pośrodka długich szop drewnianych, otaczających właściwy płócienny cyrk, dochodzi ryk lwów i słonia. Papugi poprzyczepiane do kół zawieszonych przy szopach wrzeszczą w niebo głosy. Małpy huśtają się na własnych ogonach lub przedrzeźniają się publiczności, trzymanej w oddaleniu sznurami, rozciągniętymi wkoło budynków. Nareszcie z głównej szopy wyjeżdża procesja, której celem zaciekawić do tego stopnia publiczność, żeby aż skamieniała. Czoło procesji stanowi ogromny wóz, zaprzęgnięty w sześć koni z piórami na głowach. Woźnice w kostiumach pocztylionów francuskich powożą z siodła. Na wozach stoją klatki z lwami, w każdej zaś klatce siedzi lady z różdżką oliwną. Za wozem postępuje słoń pokryty kobiercem, zwierzą na grzbiecie i łucznikami w wieży. Trąby grają, bębny biją, lwy ryczą, biczek laskają, słowem, cała karawana, jak gomon, posuwa się naprzód z hałasem i wrzawą. Nie dosyć na tym, za słoniem toczy się maszyna z kominem jak u lokomotywy, podobna do organów, na której para gra, a raczej kwiczy i wyświstuje najpiekielniej narodowe janki dudl. Chwilami para dłużej zatrzymuje się w dudzie, a wtedy z dudy wychodzi zwyczajny świst, co jednak nie zmniejsza entuzjazmu tłumów, które słuchając tej pieśni kwicząco-parowej nie posiadają się z radości. Amerykanie krzyczą hura, Niemcy hoch, Meksykanie viva! Kachuilowie zaś wyją z zadowolenia, jak dzikie zwierzęta, które pokąsał gies. Tłumy ciągną zawozami, miejsce naokół cyrku wyludnia się, papugi przestają wrzeszczeć, małpy przewracać koziołki. The Greatest Attraction nie bierze jednak udziału w procesji. Na wozach nie ma ani niezrównanego na bacie dyrektora, ani niezwyciężonego orsa, ani anioła powietrznego Jeny. To wszystko chowa się dopiero na wieczór, aby tym większe wywołać wrażenie. Dyrektor siedzi gdzieś w szopie lub zagląda do kas, w których jego murzyni wyszczerzają białe zęby do publiczności. Zagląda i złości się Kłand me. Orso zaś i Jenny mają właśnie próbę w cyrku. Pod płóciennym jego dachem panuje jednak cisza i mrok. Głąb, w której piętrzą się coraz wyżej ławki, prawie zupełnie jest ciemna. Największa natomiast ilość światła wpada przez płócienny dach na wysypaną piaskiem i otrębami arenę. Przy owych szarych, przecedzonych przez płótno blaskach widać stojącego przy parapecie konia, wedle którego nie ma nikogo. Grubo płaski koń nudzi się widocznie, opędza się ogonem od muchi kiwa, o ile może łbem przywiązanym na białym lejcu i podgiętym ku piersiom. Powoli oko odkrywa i inne przedmioty, jako to leżący na piasku drąg, na którym Orso nosi zwykle dżeny i kilka obręczy zaklejonych bibułą, przez które dżeny ma skakać. Ale wszystko to leży niedbale, porzucone, Cała zaś półoświecona arena i mroczny zupełnie cyrk robią wrażenie pustkowia z pozabijanymi od dawna oknami. Szeregi spiętrzonych ławek, w niektórych tylko miejscach, obrzucone blaskiem, wyglądają jak rumowiska. Stojący ze spuszczonym łubem koń nie ożywia obrazu. Gdzież są orso i dżeny? Jedno, spasm wkradającego się przez szpary światła, w którym kręci się i wiruje kurz. Pada jak złota plama na zagłębienie dalszych ławek. Plama ta posuwa się zgodnie z ruchem słońca na dworze, a w końcu oświetla grupę złożoną z Orsa i Jenny. Orso siedzi na wierzchu ławki, przy nim zaś Jenny. Jej śliczna, dziecinna twarzyczka przytulona jest do ramienia atlety, a ręka otacza jego kark i zwiesza się na drugim ramieniu. Oczy dziewczynki wzniesione są do góry, jakby słuchała uważnie słów towarzysza, który pochylony nad nią porusza od czasu do czasu głową, niby tłumacząc coś i przekładając. Tak przytulonych do siebie można by wziąć za parę zakochanych, gdyby nie to, że odziane w bladoróżowe trykoty nóżki dżeny, nie dostając do ziemi, kiwają się w tył i naprzód ruchem zupełnie dziecinnym, który nazywa się także robieniem garnków a jej wzniesione oczy wyrażają raczej zasłuchanie się i mocne natężenie myśli niż inne jakie romantyczne uczucie. Przy tym kształty jej przybierają nieco pierwsze zarysy kształtów kobiecych. W ogóle Jenny jest jeszcze dzieckiem, ale tak uroczym, że nie ubliżając panu Harvey z San Francisco, który malował Palace Hotel, trudno by mu było wymarzyć coś podobnego. Jej drobna twarzyczka jest po prostu anielska, ogromne, smutne niebieskie oczy mają wyraz głęboki, słodki, ufny. Ciemne brwi rysują się z nieporównaną czystością na czole białym i jakby zamyślonym, na które płowa, jedwabista, trochę bezładna czupryna rzuca cień, jakiego by się nie tylko mistrz Harvey, ale i pewien inny malarz nazwiskiem Rembrandt nie powstydził. Dziewczynka przypomina zarazem Kopciuszka i sien, a przytuloną postawą, jaką przybrała, zdradza usposobienie bojaźliwe i potrzebujące opieki. Od tej postaci w rodzaju Greuza dziwnie odbija się jej strój cyrkowy złożony z krótkiej gazowej spódniczki naszywanej srebrnymi blaszkami tak krótkiej, że nie okrywa jej kolan, i z różowych trykotów. Siedząc w paśmie złotego światła na tle głębokim i ciemnym, Wygląda jak jakie zjawisko słoneczne i przezroczyste, a przy tym kształty jej wysmukłe tworzą proste przeciwieństwo z kwadratową postacią chłopaka. Orso ubrany w cielisty trykot wydaje się z daleka nagim, a tenże sam promień oświeca jego rozrosłe, nieproporcjonalnie bary, zbyt wypukłą pierś, zapadły brzuch i za krótkie w stosunku do długiego tułowia nogi. Potężne jego formy zdają się być tylko z gruba wyciosane toporem. Ma on wszystkie cechy cyrkowego atlety, ale podniesione do takiej potęgi, że czynią z niego prawie karykaturę. Przy tym jest brzydki. Chwila mi, gdy podnosi głowę, widać twarz jego, której rysy są wprawdzie regularne, może nawet bardzo regularne, ale jakieś zastygłe i także jakby wyrąbane się kierą. Niskie czoło i spadające aż na nos czarne włosy, podobne do włosienia końskiego, a odziedziczone zapewne po matce skwawie, nadają jego licom wyraz ponury i groźny. Jest on zarazem podobny do byka i niedźwiedzia, a w ogóle uosabia straszliwą siłę, ale złą, jakoż wcale nie jest dobry. Gdy Jenny przechodzi koło klatek końskich, poczciwe te stworzenia zwracają głowy i patrząc na nią, rozumnymi oczyma rżą z cicha, jakby chciały powiedzieć – How do you do, darling? – na widok zasiorsa, aż przysiadają ze strachu. Jest to chłopak zamknięty w sobie, mrukliwy i posępny, murzyni pana hirsza, pełniący obowiązki masztalerzy, klaunów, mistrelów i linoskoczków – nie cierpią go i dokuczają mu jak tylko mogą, ponieważ zaś jest metysem, nic sobie z niego nie robią i głośno wypowiadają mu swą pogardę. Dyrektor, który prawdę rzekł, rzekłszy, niewiele ryzykuje, stawiając 100 dolarów za nim, naprzeciw każdemu, kto by się chciał z nim próbować, nienawidzi go i boi się zarazem, ale w taki sposób, w jaki pogromca zwierząt boi się na przykład lwa, to jest ćwiczy go z lada powodu. Dzieje się to jeszcze i dlatego, że pan Hirsch sądzi, że gdyby on nie bił chłopaka, byłby przez niego bity. A w ogóle trzyma się zasady owej kreolki, która bicie uważała za karę, a nie bicie za nagrodę. Taki to jest Orso. Od niejakiego czasu stał się on jednak lepszym, albowiem zaczął bardzo kochać małą Jenny. Zdarzyło się przed rokiem, że gdy raz Orso, który był zarazem dozorcą zwierząt, czyścił klatkę kangura, zwierz, wysunąwszy łapę przez pręty, skaleczył go dość mocno w głowę. Wówczas atleta wszedł do klatki i ze strasznej walki, jaka wywiązała się między nimi zwierzęciem, wyszedł sam tylko żywy. Był jednak tak silnie pokaleczony, że zemdlał, a potem chorował długo, tym bardziej że dyrektor oćwiczył go jeszcze za połamaną kangurowi kość pacierzową. W czasie choroby, mała Jenny okazywała mu wiele litości, opatrywała w braku kogo innego jego rany, a w chwilach wolnych, przesiadując przy nim, czytała mu Biblię, to jest dobrą książkę, która mówiła o kochaniu się, o przebaczaniu, o miłosierdziu słowem, o rzeczach o których nigdy nie było mowy w cyrku pana Hirscha Orso słuchając tej książki pracował długo swoją indyjską głową a w końcu doszedł do przekonania że gdyby tak było w cyrku jak w tej książce to i on nie byłby taki zły myślał także że wówczas nie byłby bity a może nawet znalazłby się ktoś taki kto by go kochał ale kto nie murzyni nie pan Hirsch więc chyba mała Jenny której głos tak mu słodko brzmiał w uszach, jak głos Małkawisa. Wskutek tej myśli pewnego wieczoru rozpłakał się ogromnie. Zaczął całować małe ręce Żeny i od tej pory pokochał ją bardzo. Odtąd, gdy w czasie wieczornych przedstawień dziewczynka jeździła na koniu, on był zawsze na arenie i wodził za nią troskliwymi oczyma. Podstawiając jej obręcze pozaklejane bibułą, uśmiechał się do niej, a gdy przy towarzyszeniu nuty. Ach, śmierć bliska, nosił ją ku wielkiemu przerażeniu widzów na szczycie drąga, to i sam był przerażony. Wiedział dobrze wówczas, że gdyby ona spadła, to już nie byłoby nikogo w cyrku z dobrej książki. Nie spuszczał też z niej oczu, a ta jego ostrożność i jakby trwożliwość ruchów dodawała grozy widowisku. Potem, gdy wywołani burzą oklasków, wbiegali razem na arenę, Wysuwał ją zawsze naprzód, aby na nią największe brawa spadły, i mruczał z radości. Z nią też jedną umiał rozmawiać ten mruk i przed nią tylko otwierał się. Nienawidził on cyrku i pana Hirscha, który był zupełnie inny jak ludzie dobrej książki. Coś ciągnęło go zawsze na kraniec widnokręgu, na bory i stepy. Gdy wędrownej trupie w ciągłych włóczęgach zdarzyło się przebywać okolice niezaludnione, odzywały się w nim takie instynkta, jakie odzywają się w chowanym wilku, który pierwszy raz bór zobaczy. Skłonność tę może nie tylko po matce odziedziczył, bo i ojciec jego biały był zapewne jakim wnicznikiem, błądzącym po stepach. Z tych swoich pragnień zwierzył się małej Jenny, a zarazem opowiadał jej – jak to się żyje na pustyni. Po większej części to odgadywał, a trochę wiedział o tym od stepowych strzelców, którzy od czasu do czasu przychodzili do cyrku, już to dostarczając dzikich zwierząt panu Hirschowi, już aby się pokusić o owe sto dolarów, które dyrektor za zwalczenie Orsa wyznaczył. Mała Jenny słuchała zwykle tych opowiadań i indyjskich widzeń, otwierając szeroko swe niebieskie oczy lub zamyślając się. O, bo Orso sam nigdy nie wybierał się na pustynię. Ona była zawsze z nim, i takim było dobrze, że aż strach. Co dzień widzieli coś nowego, mieli całe swe gospodarstwo, wypadało więc nad wszystkim się zastanowić. Siedzą więc oto teraz oboje w paśmie światła i rozmawiają, zamiast robić próbę nowych skoków. Koń stoi na arenie i nudzi się. Mała Jenny, przytulona do ramienia orsa, utkwiła zamyślone oczy w przestrzeń i nóżkami kiwa zawzięcie. I rozważa w swojej małej główce, jak to będzie na pustyni, a czasem rzuca pytania, żeby się jeszcze lepiej dowiedzieć, jak to będzie. A gdzie tam mieszkać? Pyta, podnosząc oczy na towarzysza. Tam jest pełno dębów. Bierze się siekierę i buduje się dom. Well — mówi Jenny. A nim dom stanie? Tam zawsze ciepło. Grizzly Killer mówił, że tam bardzo ciepło. Jenny poczyna kiwać jeszcze mocniej nóżkami na znak, że jeśli tam ciepło, to jej o nic więcej nie chodzi, ale po chwili zastanawia się znowu. Ma ona w cyrku ulubionego psa, który nazywa się Pan Pies i kota zwanego Pan Kot. Chciałaby więc i względem nich coś postanowić. A Pan Pies i Pan Kot pójdą z nami? — Pójdą — odpowiada Orso i mruczy z radości. — Weźmiemy z sobą i dobrą książkę? — Weźmiemy — mówi Orso i mruczy jeszcze głośniej. — Well — szczepioce dziewczynka — pan kot będzie nam łapał ptaszki, a pan pies będzie szczekał. Jeśli zechce do nas przyjść, kto brzydki, a ty będziesz mężem, ja twoją żoną, a one będą nasze dzieci. Orso taki już jest uszczęśliwiony, że nie może nawet mruczyć, więc Jenny prawi dalej — i pana hirsza nie będzie, i cyrku nie będzie, i nie będziemy nic nigdy robić. O tyle. Ale nie, dodaje po chwili. Dobra książka mówi, że trzeba pracować, więc czasem przeskoczę sobie przez jakąś obręcz, przez dwie obręcze, przez trzy obręcze, przez cztery obręcze. Jenny nie wyobraża sobie widocznie pracy pod inną postacią, jak skakanie przez obręcze. Po chwili pyta znowu: Orso. I ja naprawdę będę zawsze z Tobą? Tak jest. Czy ja Ciebie bardzo kocham? Twarz jego rozjaśnia się, gdy to mówi, i staje się prawie ładna. A jednak on sam nie wie, jak kocha tę małą, jasnowłosą główkę. Oto jak Brytan, swoją panią. Zresztą na całym świecie ją tylko jedną. Swoją drogą wygląda przy niej jak smog. Ale co mu to szkodzi? Nic, a nic. Dży, mówi po chwili, posłuchaj, co ci powiem. Jenny, która przed chwilą podniosła się, chcąc spojrzeć na konia, przyklękła teraz przed orsem i aby nic nie stracić z jego słów, opiera łokcie na jego kolanach, następnie położywszy brodę na obie dłonie, poczyna słuchać z zadartą główką. W tej chwili jednak na nieszczęście dzieci wchodzi do cyrku artysta na bacie, a wchodzi w jak najgorszym humorze, albowiem próba z lwem zupełnie się nie udała. Wyłysiały ze starości zwierz, który radby, żeby mu już raz dali święty spokój, żadną miarą nie chciał rzucać się na artystę. Pod razami bata chował się tylko w głąb klatki. Dyrektor myślał z rozpaczą, że jeśli to lojalne usposobienie nie opuści lwa do wieczora, to koncert na bacie może się nie udać, bo bić lwa, który się odwraca, nie jest większą sztuką niż zacząć jeść raka od ogona. Humor dyrektora jeszcze się pogorszył, gdy Murzyn sprzedający bilety na Paradys doniósł mu, że Kahujlowie widocznie już przepili pieniądze wzięte za winobranie. Albowiem zgłasza się ich wprawdzie do kasy wielu, ale zamiast pieniędzy ofiarowują za bilety swoje derki znaczone u S, albo też żony, zwłaszcza stare. Brak pieniędzy u Cahuilów był niemałą stratą dla artysty na bacie. Liczył on bowiem na Crowded House, a bez Paradyzu nie może być Crowded House. Dlatego dyrektor życzył sobie w tej chwili, aby wszyscy Indianie mieli tylko jeden grzbiet i aby on mógł dać koncert na tym grzbiecie wobec całego Anheimu. W tym usposobieniu wchodzi do cyrku, a widząc konia nie robiącego nic i stojącego ze znudzoną miną pod parapetem, ma ochotę przewrócić kozła z gniewu. Gdzież mogą być Orso i Jeny? Zakrywszy ręką czoło, aby mu oczu nie zaślepiło światło wdzierające się przez płótno, dyrektor wpatruje się w głąb i wkrótce dostrzega w świetlanym pasemku Orsa i Jenny, klęczącą przed nim z łokciami wspartymi na jego kolanach. Ujrzawszy takie widowisko, puszcza koniec bata na ziemię. Orso! Piorun, który by uderzył w grupę dwojga dzieci, nie mógłby wywołać większego w nich przerażenia. Orso zrywa się na równe nogi i poczyna stępować wycięciem między ławkami na dół, tym pośpiesznym ruchem zwierzęcia idącego do nogi na głos pana. Zanim postępuje mała Jenny z oczyma szeroko otwartymi z przerażenia, chwytając się po drodze ławek. Orso, wylazłszy na arenę, zatrzymuje się przy parapecie, chmurny i milczący. Szare światło, padające z góry, oświeca teraz wyraźnie jego herkulesowy tułów osadzony na krótkich nogach. Bliżej! woła ochrypłym głosem dyrektor, gdy tymczasem koniec jego rozpuszczonego bata porusza się po piasku złowrogim ruchem, jakim porusza się ogon tygrysa czychającego z zasadzki. Orso postępuje kilka kroków i przez jakiś czas obaj patrzą sobie w oczy. Dyrektor ma zupełnie minę pogromcy, który wszedłszy do klatki ma zamiar ćwiczyć niebezpieczne zwierzę, ale zarazem śledzi je. Wściekłość bierze w nim jednak górę nad ostrożnością. Jego cienkie nogi, ubrane w łosiowe spodnie i wysokie masztalerskie buty, podskakują pod nim z gniewu. Może zresztą nie samo, tylko próżnowanie dzieci wzbudza w nim gniew. W górze, między ławkami, Jenny patrzy na obydwóch, jakby patrzyła sarna na dwa rysie. Chudlumie, łapaczu psów, psie nieznany, szepce dyrektor. Bat z szybkością błyskawicy opisał krąg, zaświstał, zasyczał i uderzył. Orso zaskowyczał z cicha i rzucił się krok naprzód, ale drugie uderzenie wstrzymało go od razu, po czym trzecie, czwarte, dziesiąte. Koncert rozpoczął się, choć widzów jeszcze nie było. Wzniesiona ręka wielkiego artysty nie poruszała się prawie wcale. Dłoń tylko kręciła się, jakby część jakiej maszyny osadzona na śrubie, a każdy jej skręt odzywał się klaśnięciem na skórze orsa. Zdawało się, że bata, raczej jadowity jego koniec, wypełnił całą przestrzeń między atletą a dyrektorem, który Podbudzając się sam stopniowo, wpadł w prawdziwe uniesienie artystyczne. Mistrz improwizował po prostu. Trzaskawka migocąc w powietrzu dwa razy już wypisała krwawe ślady naszej atlety, które wieczorem miał pokryć puder. Orso zamilkł w końcu. Za każdym jednak uderzeniem posuwał się krok naprzód, dyrektor krok w tył. W ten sposób obeszli całą arenę i znowu dyrektor wycofał się z areny, zupełnie jak pogromca z klatki, a wreszcie znikł u wejścia do stajen, zupełnie jak pogromca. Na odchodnym jednak wzrok jego padł na Jenny. Na koń! wykrzyknął. Rachunek na później! Głos jeszcze nie przebrzmiał, gdy biała spódniczka mignęła w powietrzu i Jenny w mgnieniu oka skoczyła jak małpka na grzbiet koński. Dyrektor zniknął za zasłoną, koń zaś począł galopować w koło, dudniąc od czasu do czasu kopytami w parapet. – Hep, hep! – pokrzykiwała cienkim głosikiem Jenny. – Hep, hep! – ale owo hep, hep! – było zarazem łukaniem. Koń biegł coraz prędzej i dudnił kopytami, pochylając się coraz gwałtowniej. Dziewczynka, stojąc na siodle nóżkami przyciśniętymi jedna do drugiej, zdawała się go ledwie końcami palców dotykać, Różowe, nagie jej rączki chwytały nagłymi ruchami równowagę. Rzucone w tył pędem powietrza włosy i cyrkowa z gazy spódniczka goniły za jej lekką postacią, podobną do ptaka krążącego w powietrzu. Hep, hep, pokrzykiwała jeszcze. Tymczasem łzy zalewały jej oczy tak, że musiała głowę zadzierać, żeby coś widzieć. Bieg konia odurzył ją, spiętrzone szeregi ławek i ściany i arena poczęły wirować naokół niej. Zachwiała się raz drugi i wreszcie spadła w ramiona Orsa. Orso! Och, Orso! wołało szlochając dziecko. Co ci jest, Dzy? szeptał chłopiec. Czego płaczesz? Nie płacz, Dzy. Mnie nie bardzo boli, wcale nie bardzo. Jenny rzuciła mu obie ręce na szyję i poczęła całować jego policzki. Całe jej ciało trzęsło się od uniesienia, a płacz przechodził prawie w spazmy. Orso, o, orso, powtarzała, nie mogąc więcej przemówić, i ręce jej zaciskały się gwałtownie koło jego szyi. Gdyby sama została wybita, nie mogłaby płakać więcej, jakoż w końcu on zaczął ją utulać i pocieszać. Zapomniawszy o bólu, chwycił ją za ręce i przyciskał z kolei do serca. A rozkołysane biciem jego nerwy sprawiły, że pierwszy raz uczuł, iż kocha ją nie tylko tak jak Brytan, swą panią. Oddychał szybko, a wargi jego poczęły szeptać przerywanym tchnieniem. Nic mnie już nie boli. Gdy ty jesteś przy mnie, bardzo mi jest dobrze. Jenny, Jenny. Tymczasem dyrektor chodził po stajniach i pienił się ze złości. W sercu jego nurtowała zazdrość. Widział on dziewczynę na kolanach przed orsem. A od pewnego już czasu cudne dziecko poczęło w nim wzbudzać jakby brzask niskich uczuć, nie dość jeszcze rozwiniętych. Ale posądził już ją i orsał romans, więc pragnął się zemścić. Znalazłby dziką rozkosz, gdyby ją wybił, bardzo mocno wybił i tej chęci nie mógł się oprzeć. Po chwili zawołał na nią. Wyrwała się natychmiast z rąk atlety i w mgnieniu oka znikła w ciemnym wejściu do stajen. Orso był jakby odurzony, bo zamiast iść za nią, poszedł chwiejnym krokiem do ławki i, siadłszy na niej, począł ciężko robić pięściami. Tymczasem, dziewczynka wbiegłszy do stajni, nie spostrzegła zrazu nikogo, albowiem ciemniej tam było jeszcze niż na arenie. Bojąc się jednak, aby nie posądzono jej, iż nie spełniła natychmiast rozkazu, wołała cichym i przestraszonym głosem: Już jestem tu! Panie, już jestem! W tej samej chwili ręka dyrektora chwyciła za małą jej rączkę, a chrapliwy głos wyrzekł Kam. Gdyby był, gniewał się na nią lub krzyczał, mniej by ją to przerażało niż owo milczenie, w jakim prowadził ją w stronę garderoby cyrkowej. Przechyliła się więc w tył i, opierając się co siły, powtarzała jak mogła najszybciej. Mister Hirsch, mój drogi, mój słodki, nigdy nie będę. Ale on prowadził ją przemocą do długiej, zamkniętej komory, w której był skład kostiumów i zamknął drzwi na klucz. Jenny rzuciła się na kolana. Ze wzniesionymi oczyma ku górze, ze złożonymi rękoma, drżąca jak liść, zalana łzami, próbowała go przebłagać. On zaś, zdjąwszy szpicrutę ze ściany, rzekł w odpowiedzi. Połóż się. Uczepiła się wówczas rozpaczliwie jego nóg, bo prawie umierała ze strachu. Każdy nerw dygotał w niej jak naciągnięta struna, ale na próżno swoje zbladłe usteczka przyciskała błagalnie do jego wyglansowanych cholew. Przeciwnie, strach jej i prośby zdawały się go jeszcze podniecać. Chwycił ją za opaskę spódniczki, rzucił na stos sukien leżących na stole, potem przez chwilę jeszcze tłumił gwałtowne poruszenia jej nóg i wreszcie uderzył. — Orso, orso! — zawołała dziewczynka. W tej samej chwili drzwi zatrzęsły się w zawiasach, zatrzeszczały od góry do dołu i cała ich połowa, wybita olbrzymią siłą, zwaliła się z łoskotem na ziemię. W wyłomie stanął Orso. Szpicruta wypadła z ręki dyrektora, a twarz pokryła się mu trupią bladością, bo też Orso wyglądał strasznie. Zamiast oczu widać mu było tylko białka. Szerokie wargi jego pokryte były pianą, głowa pochylona jak u byka, a całe ciało zebrane w sobie niby do skoku. Precz! krzyknął dyrektor, starając się krzykiem pokryć strach. Ale tama była już zerwana. Orso, jak zwykle, posłuszny na każde skinienie jak pies, nie cofnął się tym razem. Tylko schyliwszy niżej jeszcze głowę. Posuwał się złowrogo ku artyście na bacie, rozciągając jakby przemocą swe żelazne muskuły. Help! Help! zawrzeszczał artysta. Dosłyszano go. Czterech ogromnych Murzynów wbiegło co sił ze stajen przez wyłamane drzwi i rzuciło się na orsa. Zaczęła się straszna walka, której dyrektor przypatrywał się, szczękając zębami. Przez długi czas widać było tylko kupę poplątanych ciemnych ciał, pasujących się w konwulsyjnych skrętach, ruchliwą, kłębiącą się, zwichszoną. W ciszy, jaka zapadła, rozległo się czasem jęk, czasem chrapnięcie lub świst nozdrzy. Ale po chwili jeden z Murzynów, wyrzucony jakby nad ludzką siłą z owej bezkształtnej masy, zakołysał się w powietrzu i padł obok dyrektora, uderzywszy z głuchym łoskotem czaszką o podłogę. Wkrótce wyleciał drugi, a wreszcie ponad kłębem walczących podniósł się tylko orso. Straszniejszy niż przedtem, pokrwawiony i z włosem zjeżonym na głowie. Kolana jego gniotły jeszcze dwóch omdlałych negrów. Potem podniósł się i szedł znowu ku dyrektorowi. Artysta zamknął oczy. W tejże samej sekundzie uczuł, że nogi jego nie dosięgają już ziemi. Potem uczuł, że leci w powietrzu, a jeszcze potem nic nie czuł, bo uderzywszy całym ciałem w pozostałą połowę drzwi, padł bez czucia na ziemię. Orso obtarł się i zbliżył do Jenny. — Chodź — rzekł krótko. Wziął ją za rękę i wyszli. Całe miasto goniło właśnie za procesją wozów i za maszyną grającą Janki Dudl, więc koło cyrku było zupełnie pusto. Papugi, tylko kołyszące się w obręczach, napełniały krzykiem powietrze. Dzieci szły ręka w rękę prosto przed siebie tam, gdzie na końcu ulicy widać było z daleka niezmierzone pole kaktusowe. Milcząc mijali domy ukryte w cieniu eukaliptów, następnie minęli miejscową bydłobójnię, koło której kręciły się tysiące szpaków czarnych z czerwonymi skrzydłami, przeskoczyli wielki rów irygacyjny, weszli w lasek drzew pomarańczowych i, wydostawszy się z niego, znaleźli się między kaktusami. To już była pustynia. Jak okiem sięgnąć, piętrzyły się coraz wyżej kolczaste kępy. Powikłane liście, wyrastające z innych liści, zagradzały drogę, chwytając haczykami za sukienkę Jenny. Czasem kaktusy wznosiły się tak wysoko, że dzieci były jakby w lesie jakim, ale też w tym lesie nikt już nie mógł ich znaleźć. Szły więc skręcając to na prawo, to na lewo, byle dalej. W miejscach, gdzie piramidy kaktusów były mniejsze, widać było na samym końcu widnokręgu błękitne góry Santa Ana. Szły ku górom. Upał był wielki. Popielate szarańcze ksykały w kępach. Promienie słoneczne zlewały się na ziemię potokami. Wysuszona ziemia patrzyła się siatką zapadlin. Sztywne liście kaktusów zdawały się mięknąć od gorąca, a kwiaty były omdlałe i na wpół zwiędnięte. Dzieci szły, milcząc i rozmyślając. Ale wszystko, co je otaczało, było tak nowe, że wkrótce oboje oddali się zupełnie wrażeniom i zapomnieli nawet o zmęczeniu. Jenny biegała oczyma z jednej kępy na drugą, to znów zapuszczała badawczy wzrok w środek kaktusów, pytając od czasu do czasu cicho towarzysza: To, to jest pustynia, Orso? Jednak pustynia nie zdawała się być pustą. Z dalszych kęp dochodziły nawoływania kogutów kuropatwich, a naokoło rozlegały się rozmaite dziwne klaskania, cmokania, mruczenia, słowem najróżnorodniejsze głosy małych zwierzątek zamieszkujących kaktusy. Czasem zrywało się całe stado kuropatw. Czubate biegacze uciekały piechotą na długich swych nogach. Czarne wiewiórki dawały za zbliżeniem się dzieci nurka pod ziemię, na wszystkie strony pierzchały zające i króliki, susły, siedzące na tylnych łapkach przed jamami, podobne były do tłustych niemieckich farmerów stojących we drzwiach domów. Wypocząwszy małą godzinkę, dzieci poszły dalej. Jenny wkrótce zachciało się pić, na co Orso, w którym widocznie budziła się przemyślność indyjska, poradził. Nazrywawszy owoców kaktusowych, było ich mnóstwo i wyrastały z jednych liści wraz z kwiatami. Wprawdzie obierając je, pokłuli się oboje o delikatne jak włosy kolce, ale za to owoce smakowały im wyśmienicie. Słodkawy i kwaśny smak ich ugasił pragnienie i głód zarazem. Pustynia nakarmiła dzieci jak matka. Posiliwszy się, mogli iść dalej. Kaktusy piętrzyły się coraz wyżej, można rzec, że wyrastały jeden drugiemu na głowie. Grunt, po którym szli, podnosił się z wolna, ale ciągle. Raz jeszcze ze wzgórza obejrzawszy się, ujrzeli Anheim, napoły rozpłynięte w oddali, podobne do wielkiej kępy drzew, rosnących na niskim stepie. W cyrku już nie było widać ani śladu. Szli jednak bardzo wytrwale, całymi godzinami ku górom, które rysowały się coraz wyraźniej. Okolica zaczęła przybierać inną postać. Między kaktusami pojawiały się już różne krzaki, a nawet i drzewa. Zaczynała się lesista część podgórzy przy Santa Ana. Orso złamał jedno z mniejszych drzew i pobrywawszy gałęzie, uczynił z niego maczugę, która w jego ręku mogła być straszliwą bronią. Instynkt Indianina szeptał mu, że w górach lepiej jest mieć choć pałkę niż gołe ręce, tym bardziej że powoli i słońce zaczęło już zniżać się ku zachodowi. Jego wielka ognista tarcza stoczyła się już nawet lekko za Anheim i zapadała w ocean. Po chwili znikła, ale na zachodzie świeciły zorze czerwone, złote i pomarańczowe, podobne do długich pasem i taśm, porozciąganych na całym niebie. Góry jarzyły się w tych blaskach, kaktusy przybierały różne fantastyczne kształty, podobne do ludzkich i zwierzęcych. Jenny czuła się zmęczona i śpiąca. Ale zdążali oboje co sił do gór, choć sami nie wiedzieli dlaczego. Jakoż wkrótce ujrzeli skały, a doszedłszy do nich odkryli strumień. Napiwszy się wody, szli dalej wzdłuż łożyska. Tymczasem skały, z początku rozproszone i przerywane, zmieniły się na jednolite mury. Potem na ściany coraz wyższe i tak weszli w kanion, czyli wąwóz. Zorze gasły, mrok ogarniał ziemię coraz większy. Miejscami, gdzie lianosy przerzucały się z jednej strony na drugą, tworząc jakoby sklepienia nad strumieniem, było zupełnie ciemno i wcale straszno. Na górze słychać było jakoby szum drzew, których z dołu nie mogli dojrzeć. Orso dorozumiewał się, że to już puszcza, w której pełno było zapewne dzikich zwierząt. Od czasu do czasu dochodziły już nawet stamtąd rozmaite, podejrzane głosy, a gdy noc zapadła. Słychać było wyraźne chrapliwe beczenie rysiów, ryki kuguarów i płaczliwe głosy kujotów. Boisz się, czy? – pytał Orso. Nie, odpowiedziała dziewczynka. Ale była już bardzo zmęczona i nie mogła iść dalej, więc Orso wziął ją na ręce i niósł. Sam jednak szedł ciągle naprzód, w nadziei, że trafi na jakiego skwatera lub na namioty meksykańskie. Raz lub dwa razy zdawało mu się, że widzi w oddali świecące oczy dzikiego zwierza. Przytulał wtedy jedną ręką do piersi Jenny, która już spała, drugą ściskał swoją pałkę. Sam był także strudzony bardzo. Mimo olbrzymiej jego siły, Jenny poczynała mu już ciężyć. Tym bardziej, że niósł ją na lewym ręku, prawą chciał mieć wolną do obrony. Chwilami stawał dla nabrania tchu, potem szedł dalej. Nagle zatrzymał się i nadstawił pilnie uszu. Zdawało mu się, że z dala dochodziły go odgłosy dzwonków, jakie skwaterowie przywiązują na noc krowom i kozom. Ruszywszy śpiesznie naprzód, wkrótce doszedł do skrętu strumienia. Głos dzwonków stawał się coraz wyraźniejszy, a na koniec dołączyło się do niego szczekanie psa. Orso był już pewny, że zbliża się do jakiejś siedziby ludzkiej. Dla niego czas też był wielki. Wyczerpał się przez dzień cały i poczynało mu sił brakować. Minął jeszcze jeden skręt i ujrzał światło. W miarę jak posuwał się naprzód, jego bystre oczy poczęły odróżniać ognisko, psa, który widocznie przywiązany do pnia szarpał się i szczekał, a wreszcie siedzącego koło płomienia człowieka. Boże daj, aby to był człowiek z dobrej książki pomyślał. Następnie postanowił obudzić Jenny. Dzi, zawołał obudź się. Będziemy jedli. Co to? pytała dziewczynka gdzie my jesteśmy? W pustyni. Rozbudziła się zupełnie. A tam co za światło? Tam mieszka jakiś człowiek, będziemy jedli. Biedny Orso był bardzo głodny. Tymczasem byli już blisko ogniska. Pies szczekał coraz gwałtowniej, a stary człowiek, siedzący przy ogniu, przysłonił oczy i patrzył w ciemność. Po chwili spytał Kto tam? To my. Odpowiedziała cienkim głosikiem Jenny. I bardzo nam się jeść chce. Zbliżcie się! rzekł stary człowiek. Wyszedłszy z wielkiego głazu, za którym byli ukryci, stanęli oboje przed ogniem, trzymając się za ręce. Starzec spojrzał na nich zdumionymi oczyma, z ust jego wyrwał się mimo woli okrzyk: What is that? Ujrzał bowiem zjawisko, które w bezludnych górach Santa Ana mogło każdego zdziwić. Oto i orso i Jenny mieli na sobie cyrkowe kostiumy. Śliczna dzieweczka, ubrana w różowe trykoty i krótką spódniczkę, pojawiwszy się nagle, wyglądała w blasku ognia jak jaki sylw fantastyczny. Za nią stał chłopak o niezwykłych, kwadratowych kształtach, ubrany także w cielisty trykot, spod którego przebijały jego muskuły na kształt sęków na dębie. Stary skwater patrzył na nich szeroko otwartymi oczyma. Co wyście za jedni? Spytał. Mała kobietka, licząc widocznie więcej na swoją niż na towarzysza wymowę, poczęła szczebiotać. Z cyrku, kochany panie, pan Hirsz wybił bardzo orsa, a potem chciał bić mnie, więc orsom mnie nie dał i wybił pana hirsza i czterech Murzynów. I potem uciekliśmy na pustyni i szliśmy długo przez kaktusy i orsom mnie niósł, potem Przyszliśmy tu i bardzo się nam jeść, chce. Twarz starego samotnika rozjaśniała się powoli, a oczy jego spoczęły z dobrotliwym ojcowskim wyrazem na uroczym dziecku, które śpieszyło się, jakby pragnąc wypowiedzieć wszystko jednym tchem. Jak ci na imię mała? spytał. Jenny, więc welcome, Jenny. I ty, orso, ja rzadko widuję ludzi. Pójdź do mnie, Jenny. Mała kobietka bez namysłu zarzuciła swoje nagie rączki na szyję starca i ucałowała go serdecznie. Wydawał jej się z dobrej książki. A czy nas pan Hirsch tu nie znajdzie? pytała, oderwawszy swą różaną buzię od zwiędłej twarzy osadnika. Kule znajdzie! odparł starzec, a po chwili dodał: Mówicie, że wam się jeść chce? O, bardzo. Skwater pogrzebał chwilę w popiele i wydobył z niego wspaniały udziec jeleni którego zapach rozszedł się naokoło, po czym siedli do jedzenia. Noc była pyszna. Na niebo wysoko nad wąwóz wytoczył się księżyc. W gęstwinie poczęły śpiewać słodkim głosem małkawisy. Ogień huczał wesoło, a Orso począł mruczeć z radości. Oboje z dziewczynką jedli jak najęci. Stary tylko samotnik jeść nie mógł. I nie wiadomo dlaczego, spoglądając na małą Jenny, miał łzy w oczach. Może dawniej był ojcem, a może w pustych górach ludzi rzadko widywał. I odtąd troje tych ludzi pędziło życie razem. Stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.